Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku. Dziś zapraszam Was na 5 dni i 5 stylizacji, w których znajdziecie 3 sukienki i więcej Wam nie zdradzę. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania i mam nadzieję, że miło spędzicie dzisiaj ze mną czas. Pierwszą stylizację sukienkową. Jak widzicie, mam na sobie sukienkę czarną, trochę taką w stylu, jak to powiedział kiedyś Paweł, Roberto Cavalli. Sukienka jest takiej średniej długości, nie jest za krótka, więc wydaje mi się, że jak dla mnie i w moim wieku w sam raz, bardzo podoba mi się to, że ma tutaj takie bufki i z tyłu jest zapinana na suwak. Kupiłam ją jakoś w zeszłym roku, tak mi się wydaje, ale powiem Wam, że jest to sukienka idealna na jesień i zimę, ponieważ jest ona zrobiona z takiego grubszego materiału. No dobra, cienkie rajstopki i ostatnio moje ukochane buciory, wygodne, trochę żeby przełamać ten taki właśnie kobiecy styl. Także zakładam resztę i pokażę Wam, jak dzisiaj wyglądam. Ponieważ dzisiaj mamy dosyć mocne słońce, okulary obowiązkowo. Okulary są ze sklepu Lux Brille, a Wy już doskonale je znacie. Na sukienkę zarzuciłam moją ramoneskę czarną z Zary i do tego mam torebkę czarną Michael Kors. No i słuchajcie, jest dzisiaj w miarę ciepło, także spokojnie mogę wyskoczyć w sukience i w ramonesce. Prezentuje się właśnie tak. Także pierwsza stylizacja już za nami. No, jesteście gotowi na kolejną stylizację i kolejną jesienną sukienkę, bo ja jestem gotowa. Ale muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj mamy tak przepiękną pogodę. Jest cudownie, słonecznie, ciepło, idealnie. Zaczyna się weekend, więc nie ma się czym martwić, a za to jest się z czego cieszyć. Dobra, słuchajcie, takie małe wprowadzenie, co jak. Już Wam mówię, co mam na sobie. Dzisiaj spięłam sobie włosy w koczek, żeby było mi też wygodniej. Założyłam na siebie sukienkę, którą, jak to moja siostra określa, sukienkę dywan. Sukienka jest z Zary, ona jest... O, tak będziecie widzieć lepiej. Jest wykonana właśnie z takiej dzianiny, połączona z tymi frędzlami. Nie wiem, dlaczego mojej siostrze kojarzy się ta sukienka z dywanem, chociaż powiem Wam, że jak tak się zastanowić, to może rzeczywiście trochę wygląda jak dywan. Ale to jest już stara sukienka, stara kolekcja, więc na pewno nigdzie jej nie dostaniecie. A ja uwielbiam ją właśnie za te kolory, które tutaj mamy, bo to jest sukienka wykonana z takiego beżowego, z takiej beżowej włóczki, ale tutaj mamy takie właśnie, widzicie, rude, granatowe i takie dodatki złota, czego no niestety teraz nie zobaczycie, ale uwielbiam tę sukienkę. Pod sukienką mam cienki beżowy golf z Zary, z tej takiej kolekcji basicowej. No i słuchajcie, sukienka wygląda tak, rajstopy, buty. Buty, które mogliście widzieć już w jednym z moich ostatnich holi. Buty z TK Maxa, właśnie takie botki, wygodne. No dobra, to teraz zakładam resztę i zobaczycie, jak będę się prezentować w całości. No i jestem gotowa, założyłam sobie okulary, żeby oczywiście dobrze widzieć i słońce mi nie przeszkadzało w samochodzie, bo za moment jadę załatwić też kilka ważnych spraw, między innymi z tym panem, który tutaj siedzi do weterynarza. I dobra, teraz tak, założyłam sobie na sukienkę mój ulubiony trench od marki Holistic. Ten trench też już znacie, w takim kolorze miodowym. Myślę, że fajnie się komponuje. Właśnie w takim całym zestawieniu beżowo-rudo-brązowym, idealnym na taką właśnie pogodę, jak dzisiaj mamy, czyli nie jest za zimno, ma być 16 stopni. Do tego założyłam sobie torebkę,
od Pinko, którą też już bardzo dobrze znacie. No i słuchajcie, tak się prezentuję. I jadę, bo widzę, że Pipo już tutaj się rozgląda i czeka. Dzień dobry, Boberek, w kolejnym outficie, w kolejnym dniu, czas na kolejną stylizację z jesienną sukienką. No i moi drodzy, dzisiaj mam na sobie właśnie taką sukienkę z cienkiego, można by powiedzieć, trochę satynowego materiału. Sukienka jest ze sklepu Ifrico, o ile dobrze pamiętam, w takim kroju koszulowym, zobaczcie tutaj. Oczywiście tutaj są też guziczki, więc można ją sobie po całości rozpiąć, ale prezentuje się właśnie w ten sposób. Założyłam sobie na sukienkę kamizelkę, taką sweterkową z mango. To jest kamizelka z dodatkiem kaszmiru i kupiłam ją jakiś czas temu, kilka lat temu. Tutaj przypięłam sobie jeszcze dodatkowo pasek z Pinką, żeby to tak bardziej tutaj, wiecie, fajniej wyglądało, dopasowane. No i oczywiście mam moje kozaki, kalosze z Trussardi w odcieniu zielonym. Tak się prezentuję dzisiaj, włosy związane. Zakładam resztę i zobaczycie cały outfit. Tada! Zarzuciłam ramoneskę z Zary. Do tego mam torebkę Pinko. I proszę bardzo! Jestem gotowa do wyjścia, jadę właśnie na zakupy, muszę załatwić parę spraw, potem do klientki. O, i proszę, tak się prezentuję. Może być? No to zapraszam na kolejną stylizację. Dzisiaj mała przerwa od sukienek, zaraz zobaczycie dlaczego. Mam na sobie golf z Massimo Dutti w kolorze takim bordowym, pięknym zresztą. Ja powiem wam szczerze, że uwielbiam ten odcień, ten kolor właśnie w okresie jesiennym. Do tego założyłam sobie spodenki, dlatego właśnie stwierdziłam, że dzisiaj mała przerwa od sukienek. Spodenki czarne z eko skóry od Pinko, pasek również od Pinko. No i teraz tak, mam do tego bordowe w kropeczki rajstopy z Calzedonii, zaraz wam pokażę z bliska, i moje buty, buciory militarne, które ostatnio uwielbiam. I teraz tak, zobaczcie, może będzie, o, teraz będzie dobrze widać. Tak prezentują się rajstopy. One nie są jakieś bardzo grube, ale myślę, że w sam raz na taką pogodę, jak mamy teraz. No i właśnie ten kolor jest zbliżony, kolor bordowy do mojego golfu, plus te małe kropeczki. To jest stara kolekcja, bardzo często pytacie mnie o moje rajstopy, więc raczej ich już nie dostaniecie. Teraz widzicie też z bliska buty. No i zakładam resztę. Pokażę wam, jak będę wyglądała w całości. Okulary przeciwsłoneczne obowiązkowo, bo jak widzicie, mamy dzisiaj kolejny dzień z przepiękną słoneczną pogodą. Okulary są ze sklepu Lux Brille. Na górę zakładam, na wierzch zakładam płaszcz z Zary, który też już bardzo dobrze znacie. I do tego torebka Michael Kors, którą też widzieliście w ostatnim haulu. Tak się właśnie prezentuje. Cieplejszy płaszcz. O, buty. Spodenki, golfik i cała ja. A tak w ogóle w nawiązaniu do pogody, to muszę wam powiedzieć, że październik mamy naprawdę przepiękny. I tak jak wrzesień był słaby, jeśli chodzi o pogodę, tak wiem, drzwi się otworzyły, bo kot wszedł do łazienki, to październik całkiem nam dopisał. Zobaczymy, jak będzie w listopadzie. Także, moi drodzy, tak się prezentuje dzisiaj. No i chyba została nam jeszcze jedna, ostatnia stylizacja.
ostatnią stylizację już w tym filmiku, czyli piątą. Mamy dzisiaj znowu piękną pogodę, sami widzicie, pełno słońca u nas w mieszkaniu. Od razu pokazuję wam, co mam na sobie, czyli golf w takim kolorze szaro, powiedziałabym beżowym, ze sklepu Candy Tam. Założyłam sobie dzisiaj zamszowe spodenki ze sklepu Fard. Do tego mam takie cieplejsze rajstopy, też właśnie w takiej tonacji z Calzedonii i botki z TK Maxa, które też już dobrze znacie. Tak wyglądam na początek. Wybieramy się za moment na spacer. Włosy związałam sobie w koczek i teraz reszta mojej ostatniej stylizacji. A całość mojej dzisiejszej stylizacji dopełnią okulary od Guess. I zakładam na siebie ten gruby dzianinowy sweter, dzianinowy płaszczyk z Zary, który też już mogliście widzieć, idealny na spacer, torebka Pinko i tak się właśnie dzisiaj prezentuję, wygodnie, ciepło, w takich, powiedziałabym, neutralnych kolorach, ale dodatkiem jest właśnie ten gruby sweter, piękny, jesienny i kolorowy. Także moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, za to, że dotrwaliście do końca. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się oczywiście w kolejnym filmie. Buziaki, pa!